Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Kiedyś gry z segmentu indie stanowiły niewielki procent całości, jednak w ostatnich latach rynek ten przeżywa wręcz istny boom. Owszem, trafimy tutaj na tytuły przedziwne, śmieszne, słabe, ale nierzadko odnajdziemy istne perełki. Często to powrót do korzeni, to gry inspirowane bestsellerami w swoim gatunku. Produkcje nietuzinkowe, w których niejednokrotnie to fabuła wysuwa się na pierwszy plan. Opowiem wam dzisiaj o Death Trash. Death Trash to staroszkolne RPG akcji osadzone w postapokaliptycznym świecie. Chętni mogą ten tytuł przetestować zupełnie za darmo. Na platformie Steam jest bowiem dostępne demo produkcji. Od razu powiem, że nie jest to nowa gra. Death Trash zadebiutowało we wczesnym dostępie w sierpniu ubiegłego roku. Tytuł z miejsca okazał się sprzedażowym hitem. Deweloper dwa tygodnie po premierze poinformował, że zwróciły się wszystkie koszty produkcji. Twórcy gry to berliński zespół Crafting Legends. Początkowo nad tytułem pracował tylko jeden człowiek, Stephen Hivelbrings, później dołączyło do niego raptem jeszcze kilka osób. Death Trash jest cały czas pieczołowicie rozwijany. Deweloperzy są w ciągłym kontakcie ze społecznością. Pełnoprawna produkcja planowana jest na rok 2023. Póki co dostępna jest wyłącznie wersja na komputery osobiste. Z czasem pojawią się wydania konsolowe. Death Trash przenosi nas w bardzo odległą przyszłość. Człowiek na swoją kolonię wybrał planetę Nexus. Niestety ludzkość została zdziesiątkowana. Obecnie jest to pustkowie pełne pozostałości po katastrofalnej walce ze spaczonymi maszynami. Teraz to one nadzorują mieszkańców planety. Sam Nexus jest miejscem rodem z koszmarów. Wszędzie znajdziemy jeziora pełne krwi, a na powierzchni dosłownie walają się tony krwistego mięsa. Jak głoszą pisma starożytnych, w zamierzchłych czasach długimi latami padał tutaj deszcz krwi niosący ze sobą tony mięsa. Mięsa, z którego narodzili się tytani, a ludzkość oddaje im cześć do dzisiaj. Jedni żyją, inni albo zginęli, albo pozostają w uśpieniu. Nam przyjdzie spotkać niektórych z nich. To właśnie wokół tytanów i maszyn kręci się cała historia, niczym w dobrym filmie science fiction. Gra posiada ponadczasową i dosyć modną ostatnio pixel artową oprawę graficzną. Trzeba przyznać, że nadaje ona odpowiedniego klimatu. Całość uzupełnia doskonale dobrana ścieżka dźwiękowa. Odpalając grę widzimy wyraźne inspiracje pierwszymi Falloutami, co osobiście zaliczam na duży plus. Jak na rasowego RPGa przystało, na początku rozgrywki zostajemy poproszeni o wybór statystyk charakteryzujących naszą postać. Do wyboru mamy takie cechy jak chociażby siła, finezja, okultyzm i tym podobne. Oprócz tego do wydania mamy 5 punktów na różne umiejętności, wśród których znajdziemy używanie broni długiej, skradanie, kradzież kieszonkowa czy rozbrajanie zamków. Potem pozostaje pobawić się trochę wyglądem postaci i zaczynamy grę. Tytuł nie oferuje wyboru klas. W czym będziemy się specjalizować, zależy wyłącznie od nas. Nic nie stoi na przeszkodzie, by być mistrzem zarówno w broni białej, jak i palnej. Punkty doświadczenia zdobywamy, wykonując zadania główne i poboczne. Odkrywanie nowych miejsc oraz zabijanie wrogów również skutkuje przyznaniem expa. Każdy kolejny poziom to możliwość rozdysponowania jednego punktu na cechę i 2 punktów na umiejętność naszej postaci. Jeżeli wybrane przez nas statystyki w trakcie gry okażą się niezbyt udane, nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać tak zwanego resetu. Musimy tylko odnaleźć odpowiedniego NPC-a i za opłatą będziemy mogli rozdysponować posiadane punkty ponownie. W Death Trash wcielamy się w śmiałka, który opuszcza tajny podziemny obiekt. Droidy dają nam kilka wskazówek na drogę i dobrą radę, abyśmy więcej tutaj nie wracali. Poza tym informują nas o pewnej drobnej usterce naszego organizmu, jaką jest choroba. Wyruszamy w świat. Ten jest ogromny, mapa mimo wczesnego dostępu robi wrażenie. Lubię szperać, więc zaglądałem w każdy kąt, dokładnie przeczesując miejscówki. Całość zajęła mi ponad 12 godzin. Patrząc na to, w którym miejscu zakończył się wątek główny, to pełnoprawnej wersji powinno spokojnie wystarczyć na drugie tyle albo i lepiej. Akcję w grze obserwujemy z góry. Z poziomu mapy świata wybieramy miejsce, do którego chcemy dotrzeć. Po drodze mogą nam się przytrafić wydarzenia losowe, w których natrafimy na wrogów czy postacie neutralne. Gdy docieramy do interesującego nas miejsca, naszym oczom ukazuje się zamknięta lokacja, którą możemy oczywiście dowolnie eksplorować. W większości takich miejscówek natrafimy na wrogów. Znajdziemy jednak osady z postaciami neutralnymi, sklepami i z zadaniami głównymi lub pobocznymi. Co by nie było, każde miejsce warto dokładnie zwiedzić. Możemy bowiem natrafić
zarobić na materiały potrzebne do craftingu lub pieniądze. Tych w grze jest bardzo mało, co niejednokrotnie stawia nas przed dylematem, czy dany produkt zakupić, czy też odłożyć ten moment na później. Dead Trash dobrą fabułą stoi. Już samo wprowadzenie jest interesujące. W grze pojawia się mnóstwo hipotez i niedopowiedzeń. Skąd w zasadzie wzięły się tutaj jeziora krwi? Jakim cudem wszędzie wala się mięso, które wszyscy spożywają? I jak powstali tytani? Na tym polu jest naprawdę dobrze, a wątek główny jest zrealizowany po mistrzowsku. Jakież było moje rozczarowanie, gdy w pewnym momencie dowiedziałem się, że to koniec i więcej dowiem się w pełnej wersji. W dzisiejszych grach rzadko zdarza się tak angażująca historia, w zasadzie to nie wszystko, interesujące są też misje poboczne, nie ma tutaj zadań w stylu znajdź, przynieść, pozamiataj, zawsze jest coś jeszcze, a czasem trafią się zagadki środowiskowe. Misje główne i poboczne odnajdziemy w dzienniku zadań, z tym, że nie ma tutaj jednoznacznej informacji, co jest zadaniem fabularnym, a co nie. Tego raczej musimy się domyślić. Konstrukcja gry też jest taka, że nie otrzymamy dokładnego znacznika na mapie wskazującego nam, gdzie mamy się udać i gdzie znajduje się osoba, z którą ewentualnie powinniśmy porozmawiać. Mamy ogólny zarys i opis miejsca. O ile nowa miejscówka pokaże nam się jeszcze na głównej mapie świata, to już odpowiedniej postaci musimy poszukać sami. Na szczęście lokacje nie są duże i nie powinno to sprawiać problemów. Czeka nas sporo rozmów z NPC-ami, dialogi nie przysłaniają jednak całości rozgrywki. Wiele zadań możemy rozwiązać na różne sposoby. W zasadzie gra daje nam tutaj zupełną dowolność. Podczas zabawy możemy postarać się, by nikogo nie zabić. Przydatna jest tutaj umiejętność skradania, którą odblokowujemy już na samym początku. Nic nie stoi też na przeszkodzie, byśmy wszystkich zabili, łącznie z postaciami neutralnymi czy nawet tytanami. Istotnym elementem rozgrywki jest wytwarzanie przedmiotów, dlatego tak ważna jest dokładna eksploracja terenu, na którym się znajdziemy. Aby nie było zupełnie łatwo, to na początku w zasadzie nie stworzymy niczego. Receptury musimy zakupić u odpowiednich postaci niezależnych. Crafting to nieskomplikowana czynność, wymagająca od nas wyłącznie posiadania odpowiedniego przepisu i surowców. W ten sposób stworzymy apteczki czy amunicję do każdego rodzaju broni. Jeśli surowców nam zabraknie, to zamiast sprzedawać zbędne towary, możemy je rozebrać, pozyskując odpowiednie materiały. Jak na dobrego RPG akcji przystało, walki w Death Trash nie zabraknie. Oczywiście większości starć możemy uniknąć, wykorzystując umiejętność skradania. Przyznaję, że niejednokrotnie się to przydaje, zwłaszcza na początku rozgrywki, gdy nie dysponujemy jeszcze odpowiednią siłą ognia. Poza tym początkowo sterowanie podczas walk może wydać się niezbyt intuicyjne. Jednak w miarę postępów wcale nie jest dużo łatwiej. Wrogowie również dysponują coraz pokaźniejszym arsenałem i jest ich coraz więcej. Poza tym Death Trash, jak przystało na tytuł, inspirowany dużo starszymi pozycjami, jest grą trudną. Poziom ten na szczęście możemy zmienić w menu gry i dostosować go do naszych preferencji. Podczas starć wykorzystujemy zarówno broń białą, jak i dystansową. Od statystyk naszej postaci zależy, z jakiego arsenału skorzystamy. Oprócz tego posiłkujemy się implantami. Te oferują dodatkowe, nazwijmy to, moce, które mogą wroga na krótką chwilę czy to ogłuszyć, czy to podpalić. Do naszej dyspozycji oddano też szereg wspomagaczy, jak zebrane organy, mózgi, mięso czy wytworzone apteczki. Jedzenie oprócz przywracania zdrowia powoduje też zwiększenie zatrucia. Jeśli wskaźnik ten osiągnie maksymalny poziom, spowoduje to stopniową utratę zdrowia. Wtedy, co charakterystyczne dla tej gry, musimy się po prostu wyżygać. W tej grze, wierzcie mi, będziecie to robić często. Zabijanie wrogów również zwiększa zatrucie organizmu, więc musimy się wyżygać i tak w kółko, Macieju. Dead Trash to hołd złożony produkcją sprzed lat. To niejako list miłosny do wielbicieli chociażby pierwszych Falloutów. Pixel artowa oprawa graficzna w połączeniu z genialną ścieżką dźwiękową tworzą niesamowity klimat. Czuć, że to zniszczony przez wojnę świat. Wszystko wydaje się spójne i przemyślane. Nic nie jest wrzucone na siłę. Przemierzając smagane wiatrem pustkowia, czy trafiając do podziemi pełnych wspomnień starożytnej cywilizacji, dajemy się porwać historii. Świat stworzony przez deweloperów jest w pełni przekonujący. Prawa należą się za fabularną stronę tej produkcji. Historia wciąga na maksa i jestem przekonany, że jest jedną z lepszych wśród ostatnio wydanych gier RPG. Jeziora pełne krwi, wszędzie walające się organy czy góry mięsa oraz tytani, którzy z tychże powstali i którym ludzkość oddaje cześć.
To wszystko tworzy niesamowity klimat i opowieść. Podczas rozgrywki nasuwa się oczywiście masa pytań i wiele z nich pozostaje bez odpowiedzi. Gra jest pełna hipotez i niedopowiedzeń. Wszystko wskazuje jednak na to, że w pełnej wersji znajdziemy uzupełnienie rozpoczętej tutaj historii i odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Na plus należy zaliczyć konstrukcję misji głównych i pobocznych. Na początku ciężko nawet rozróżnić jedno od drugich, co tylko pokazuje, że nie ma tutaj pustych zadań w stylu znalezienia i przeniesienia przedmiotu. Konstrukcja jednych i drugich jest zdecydowanie bardziej złożona, a zadania główne z pewnością potęgują większą imersję, chociażby ze względu na opowiedzianą historię. Gra jest typowym action RPG-iem, w którym dano nam wiele swobody. Możemy przejść grę praktycznie nikogo nie zabijając lub robiąc wszędzie sieczkę. Ba, dano nam możliwość wyeliminowania nawet samych tytanów. Podczas rozgrywki skorzystamy z masy broni i sprzętu. Do naszej dyspozycji oddano broń białą, jak i przeróżne giwery. W walce lub poza nią wspomagamy się implantami i przedmiotami leczącymi. Do tego dochodzi crafting, dzięki któremu stworzymy wszelkie przydatne przedmioty. Można powiedzieć, że Death Trash zawiera wszystkie elementy potrzebne do tego, by grało się przyjemnie. Oczywiście można się przyczepić do paru rzeczy. Tak jak wszelkiej broni mamy tutaj pod dostatkiem, to osobiście brakowało mi większej różnorodności wśród elementów ubioru. Hełmów, a tym bardziej pancerzy jest zdecydowanie za mało. Można je policzyć na palcach jednej ręki. Walka jest wymagająca i jest okej. Brakuje jednak pojedynków z potężnymi bossami. Tych na 12 godzin wczesnego dostępu jest tylko dwóch i prezentują oni poziom nawet lekko odbiegający od starć z grupą zwykłych przeciwników. Brakuje uczucia satysfakcji po pokonaniu takiej bestii. Można także ponarzekać na niewielką różnorodność lokacji. Wiele z nich jest podobnych do siebie, chociaż zdarzają się takie, które mimo pikseli powodują lekki opad szczęki. Grę polecam. To kawał bardzo dobrego RPGa. Miłośnicy staroszkolnych gier typu pierwsze Fallouty nie powinni przejść wobec tego tytułu obojętnie. To gra, która pozostaje w pamięci. Wielkie gratulacje dla twórców.